Witam was wszystkich bardzo serdecznie, jestem już kolejny odcinek z Gothica 2, Noc Kruka i... what? I w tym odcinku lecimy do kamiennej fortecy. Cieszę się przemienić się w zwierzątko, bo nie ma siły, żebyśmy się tam przedarli. Jakie? Chyba smoczy zobaczyć nam został, bo sierwojad już jest zbędny praktycznie, bo nas... no by tak chcieli. Ognisty jaszczur jest ok, polna bestia też by była ok. Cieniostwór nas za to orkowie atakują, więc... myślę, że tym razem... nie, forteca jest daleko, więc... Okej. Czemu muzyki nie ma? O, jest, dobra. Okej, tak, oto nas moczy zębacz. Oczywiście, jak my nim jesteśmy. No fajnie skręca szyją, patrzcie. Down, dobra. Tak, gdzieś był Sengrat, biedny Sengrat. W sumie nie ma tak dużo orków tutaj. Dobra, jednak jest. Ale jak zabijemy tego smoka, to kurde, ludzie, nowa zbroja. Co, mamy obozy? Pamiętacie tą jaskinię goblinów, która była tam? Przejdziemy się. No i nie ma. Skrzynka, elita i zasłonięta. Tutaj mamy również jeszcze kamienną tabliczkę. O, tutaj. Ciekawe, czemu tutaj właśnie jest ten krok, bo tutaj nigdy wcześniej nie było. Ciekawe. Nigdy się tego nie dowiemy. No i widzicie, palisada, nie ma siły dojść do obozu. Gdzie tutaj ta rzeka jest? Stąd go nawet nie zobaczymy. Znaczy, widać tam wodospad, prawda? Kiedyś się może wybierzemy. No i jeszcze na ten cmentarz orków. Tutaj był kiedyś most. Też go nie ma. Musimy podejść trochę do góry, ale nie za wysoko zaś. Tam są nasi koledzy. Dobra, tutaj powinno starczyć, nie? Się sejwniemy. Zaraz tymi jaszczurami trzeba się zabawić tylko. Oczywiście pojedynczo. Chodź, kolego, chodź. Jebcie pioruncem. Ty ognisty jaszczur. No ty, tak, ty. Kurde, powinien być kamienny jaszczur, a nie ognisty. Idziemy do kamiennej fortecy, czy... O kurde, ale mi się walił. Jaram się. Jaram się tym. Niczego tu nie znajdę, nic tu nie ma. Nie, dobra, może sobie zregenerujemy życie. Spotkami, które są w nienagłych wypadkach. Czekaj, muszę zamknąć okno, bo... hałasują. Kurde, strasznie cicho jest dźwięk z gry, nie? Dobra, was! Come on! Atakuj! Dobrze, zawiesiłeś się czy co? Laga masz. Lagers. Papież to ognisty, żeby się z nim szybko... No chodź tutaj. Nie ma ognia. Wal się. Moja tabliczka... Ej. Sprawdźmy, co nadaje. Fajnie by to była kolejna tabliczka siły albo życia. Łuczników. Może być, może być. Strach mi się, tutaj coś jest. Czarne goliny będą. Jeżeli pomyliłem się z innym gotikiem, albo z modem. Pomyliłem się z modyfikacją, albo... O, no! No! LOL? Save. I... Kurde, będę musiał zaś walczyć z tymi cza. Fakt jest, się tego zawsze muszę zrobić. No nie, chcę mi się... Chodź tutaj. No jeden. Ała. Nie zostałem, ale ała. Ile masz tutaj? Głupie komary. Chodź tutaj. Przynajmniej wiem, że tam nic nie iść. Wow, niżej. Gestat. Diabelsko trudno. Damy radę? Ja. Jak leci? Przyjście tutaj jest prawdziwym aktem odwagi. Pewnie się zgubiłeś, co? Co tutaj robisz? Zarabiam. W takim miejscu? Jestem myśliwym. Specjalizuję się w trudnych zadaniach. Ogniste jaszczury, pełzacze, zębacze. Jednym słowem wszystko, na co nikt inny nie zechciałby zapolować. Niezła zbroja. Tak, ciężko coś takiego dostać. Jest zrobiona z pancerza pełzacza. Zrobił ją dla mnie pewien człowiek imieniem Wilk. Wtedy byłem więźniem w kolonii. Dobra, nas nie interesuje ta zbroja. Czemu nie? Róg smoczego zębacza. A coś o smokach? Masz coś? No, kurde. Jasne. Co chcesz? No dobra, ślimimy wszystko o smokach. Okej, ale tu jeszcze mamy gorna, nie? A więc tutaj się schowałeś. Ty też nie dasz się tak łatwo zabić, co? Znalazłeś coś ciekawego? Ciągle szukam. Myślę, że coś dzieje się w starych ruinach w górach. W nocy widać tam dziwne światła i słychać jakieś wrzaski. Może Lester? Może Lester wrócił na swoje śmieci? Raczej nie. O ile wiem, Lester już tam nie mieszka. Myślisz, że to sprawka smoka? Bardzo możliwe. Tamten płaskowyż jest lepiej strzeżony niż królewski skarbiec, a koniec końców to jedyna droga do fortecy. Jakby mało było samych smoków, kręci się tam mnóstwo innego plugastwa. O czym mówisz? Nie przyjrzałem im się jeszcze dokładniej, ale czymkolwiek są. Chodzą wyprostowane i mają łuskowatą skórę. Skaczą po skałach jak stado zębaczy w pościgu za ofiarą. Słyszałem parę razy, jak węszyły po okolicy. Myślę, że zajęły całą wyżynę. A co z orkami? Obserwuję ich od dłuższego czasu. Za tą palisadą musi się kryć coś ważnego. Myślę, że trzymają tam swoje główne siły. Myślisz, że jest ich tam jeszcze więcej niż tutaj? Nie zdziwiłbym się, gdyby pewnego dnia przewrócili tę swoją palisadę i zalali nas jak powódź. Nie podoba mi się to. Gdyby rzeczywiście ruszyli do ataku, będę musiał ostrzec Lee. On i tak chce się wynieść z tej wyspy. A w obecnej sytuacji to chyba niezły pomysł. Pomożesz mi dostać się do fortecy? Sam nie wiem. Boję się spuścić orków z oka choćby na chwilę. Nie przesadzasz przypadkiem? Może, ale nigdy sobie nie wybaczę, gdybym nie zdążył ostrzec pozostałych. Chociaż z drugiej strony... A co mi tam? W końcu po co tu jestem? W porządku. Pomogę ci przebić się do fortecy. No. Trochę ruchu mi nie zaszkodzi. Zresztą i tak chciałem się lepiej przyjrzeć tym dziwnym bestiom. Daj mi znać, kiedy będziesz gotowy. Sejwniemy sobie. Możemy ruszać. Jak za dawnych czasów, co? Ale coś sobie wyjaśnijmy. To moja bitwa. Tym razem to ja idę z przodu. No, pojedziemy. A Gorn jest niesamowitym kusznikiem. Lol. Czekaj, kuszę ziąs. Kuszę! Kurde, ty masz zasięg, człowieku. Walcz. Człowieku, jakby się sam przeszedł, nie? Nie są łatwiejsi niż orkowie. Później się tu wrócę, będę walczył z tamtymi jeszcze. Level up! Który 32 już nie. No i dam. Nikt nie ma co przeczytać. Bier kuszę w dłoń, człowieku. Wyborny. O, sorry, Gorn, że cię sięgnąłem. Dobra, Gorn się tam trafi leczyć. Daj mi też tyle potów. A przynajmniej tu jesteśmy z lesterem. Ach. Prawie stary czas. Ha, łatwizna. Cóż, przyjacielu, resztą musisz zająć się sam. Spuść im cięgi. Ja wrócę na swój posterunek i będę dalej obserwował orków. Nie ma sprawy. Do zobaczenia. No, mam nadzieję. To ja też mam nadzieję. A czy na razie się wrócimy po zabić tamte jeszcze człowieka. Ciekawe, czy Gorn teraz nie strzelał, nie? No chodź, parszywa no. Bestio. To mnie kręci. Kurde, dobry snajper. Mamy się wrócimy po tam jeszcze do człowieki. No, tak ty. Żeby za dużo ich nie brać, nie, bo to są jak orkowie, więc w większych grupkach są jednak dużym zagrożeniem. Słyszałem zwykłego jaszczura, bo słyszałem. Słyszałem dużego, większego jaszczura, bo słyszałem mniejszowe podejście. Mamo. Idź ode mnie, idź ode mnie. Nie chcę cię znać. Mówiłem ci coś. Idź ode mnie, parszywa bestio. Głupi sąsiad, ile można wiercić dziennie? Dobra, bierzemy tam tych trzech. Powinniśmy sobie dać radę z trzema. Chyba ja. Może spróbujemy pierwszy z łuku, co? Przycelować i perfektnie trafimy. 2 years later. No, finally. Dobra. Tak, żeby sam stary zabić tego. O. Fakt szybko. No, ładnie. Spojrzony mieszek, mikstury. Fajnie jakby znaleźć mikstury życia. Od skrzyneczka, długi miecz. Długi miecz, mikstura. Tu jeb taki smok. Nie no, zwój przemiany w ognistego jaszczura. Dobra, może być. Lewo, prawo, prawo, lewo, prawo, lewo, prawo. Nice. Super kombinacja laska. Nawet na Gina sobie tylko. Pierścień. A tu mamy jakieś zwoje oraz kusze. bez bełtów. Ale mamy dużo bełtów, ale z kuszy nie korzystam. Może kiedyś. Marci się zregeneruje. Tam znowu będzie trzech naraz leciało. Później, jeśli zabijamy, idziemy prosto do fortecy. No, nie, teraz centralnie nade mną, nie? A myślisz, że to jest na 6. piętrze dopiero, tylko. Znaczy aż. O kurde. O my goodness. Ale oni dużo damage'a zadają. Aaaa! Ała, zginę, zginę, I'm dying. No ma. No nie, no. On jest chory! Nie uda się leczyć! Zamieńcie się sąsiadami, ludzie, jeśli macie normalniejszy. Tamtych nie. Chyba, że... Zrobimy jakiegoś buga zrobić. Zapiszmy sobie tutaj. I zrobimy jakoś zbagować. O kurde, tyle expa by przepadła, szkoda, nie? Kurczę. Tutaj dało się zbagować. Czy to nie było czasem tylko w Gothicu 1? To było w Gothicu 1 tylko. No nie, no jaki sąsiad... Nie, normalny człowiek. Nose! Znaczy, czemu bierzemy nose, lol? No ładnie. Wzięliśmy sobie tylko trzech. Okej, okay, nice, nice, nice. O nie! Wow! Boże, wiertarkę na urodziny dostał czy coś? Chyba codziennie dostaje nową wiertarkę i robi testy, bo no... Co można remontować codziennie, no ludzie? Od 5 lat codziennie wierci. Więc... What the fuck? Nie no, czekajcie chwilę, bo to jest chore, nie? Ten człowiek jest chory, niech się nie leczyć! Ze dwóch ludzie, poczekam, aż on przestanie wiercić, bo nie jest... Dobra, czekajcie chwilę. Okej, jestem z powrotem. Nie wiem, muszę się grę, bo w sensie dużo wiercił. Ale cóż, dobra, zobaczymy, czy będzie wiercił dalej. Pewnie zacząłem nagrywanie do sąsiada. Pewnie tak, pewnie ma tak w myślach, aż wyraża się... takimi słowami, jak nie powinienem. A kurwa, zacznie nakręcić. Czas zacząć wiercić! To tylko jego cytat, pewnie tak pomyślał. Jestem tego pewien, nie? Naprawdę, nie dziwiłbym się, gdyby teraz zaczął wiercić, nie? Czekajcie chwilę. Jeszcze. Jestem, teraz był wjazd na chatę. Okej, idziemy dalej. Forteca, kurde. Pierwszy smok, którego będziemy się pokonać sami. A to nie jest takie proste, jakie może się wydawać. I było to z Cyferem i Rodem. Ale po drodze będą potężniejsi przeciwnicy. Najgorsi to są... Nie, jaszczury, nie, jaszczury, nie. Oni są... prości. Czekajcie chwilę znowu. Wróciłem znowu. Dobra, mam nadzieję, że nic nie będzie, żadnych cięć. A przed nami stoi golem. No to było w poprzednich częściach Gothica. One były tylko... były odporne na miecze i były tylko... można było tylko pokonać z pomocą broni obuchowych. A tutaj się to zmieniło. Można je pokonać z pomocą wszystkiego. No są bardzo z tymi golemami. Najgorsze są lodowe. Ich najbardziej nienawidzę. Kurde, noc się robi, nie. No. Hello. Everybody. Golemowe. O nie, pal się. Gdybym tutaj golem czasu, to by było naprawdę nieprzyjemnie. Witam pana... jak to dostojnego pana. A, tak. O kurde, ja zamiast atakować, to jest tak... Eliksiry nagłości. No, pójdziemy do góry, widzimy dolne piętra, oczywiście, jak to zwykle bywa. Trzeba zabić wszystko, bo exp nie rośnie na drzewach. Idąc w lewo. Co tu mamy? Zupę rybną, katowski. Boże święty, what the fuck jest? Czekajcie, znajdziemy jeszcze jakieś pozostałości po tamtym godzinie. Słyszę fajny odgłos. Nie, nie harcz, takie. Dziękuję, no nie wiem. Powinna cię to nie dźwignie, no właśnie, zaraz otworzymy znowu. Nie bierze to, że sobie kuperek i weźmiemy tylko z niego to i... to, o, i menzurkę sobie też weźmiemy. Dobra. Ciekawe, to teraz na nas wyskoczy, nie? Ze względu na nas uczyło szkieletka teraz. Halo? O kurde, demon. A gdzie się... Pamiętacie o tym starcie z demonem, prawda? Czym by go tu potraktować? No, nie mamy nic takiego speciality. Uśpić się potworów nie da. Spróbujmy go walnąć tym pięścią wichru. A kurde, nie powiedziało. Aha, nie wiem. O, są. Wziąłem go ładnie, on w plecy go zaciechałem. To było niezłe. Dobra. Kuferki. A mierem są wszystko. O, szukaj, zobaczymy sobie szponbriera. Prawo, lewo, prawo. O kurde, nie, teraz nic nie, teraz po prostu sobie... Byle jak to robiłem seryjnie, ale tam coś jeszcze było. Drugi łuk. Jest to już tak... A dobra, co klikam tak, byle jak... Nie wiem, nie powiem o kombinacji, bo za tym nie... Po prostu sobie byle jak klikałem. Proszę już panu Beliara, thank you. Szkoda tylko, że to życie zabiera, ale cóż. Dobra, ulepszony, mamy już 101 obrażeń i szansa na takie obrażenia 34. Dobra. O kurdełe, co nie walają? Come on. Aj, ale czy nie czuł? Tam macie mi naskoczyć, bo ja szczuro czułem w kupie. Fakt jest, że to zrobię. No, Boże. Ha, ha, ha. A ten golem jeszcze siedzi, nie? Go, my friend. A tego uwielbiam. Ten miecz Beliara jest po prostu boski. No tak to się tutaj zawaliło, widzicie? No nie ma przejścia, ale jak tam wejść, nie? Tam na samej górze czyha na nas smok przecież. Trzeba wejść innym sposobem, trzeba stąd wejść pierwszą, a następnie pójść tutaj. Uwalić tą harpię. Pałka. Mikstury. Co się dzieje? Sorry, ale... Dobra, hop. Czyli zanim pójdziemy jeszcze tam, wejdziemy sobie tutaj, nie? Prawo, lewo, prawo. Nice. A, bierzemy stąd wszystko. No, mam nadzieję, że nie słyszycie. Ja wiem, że z tej strony wyskoczą. A? What the fuck, wiedziałem przez tej. Nie wiedziałem, nie wiem. What the fuck, 4 czy 3 było? Kurde, muszę ich zabić. Komputer na kogo wypadku? Druga strona kogo wypadku, okej. Kurde, muszę włączyć światełeczko na głowę. 8, okej. Będę trochę ciemno się. Dobra, tylko 3 było. Jest tutaj coś? Nie ma. Może zaraz poziom będzie, czy coś takiego. Jak zabijemy smoka, będziemy mieli 33. No kurde, kogo mam wydawać punkty na tą siłę, no? Chyba mam gada do psa. Oh shit! A, ale znowu już mam przedługi za nim. A zamknięte w pomieszczeniach golemy nie są straszne, gorzej na otwartych i na stromych. Lewo, prawo. Lewo, prawo, lewo. Okay. Okej, coraz bliżej jesteśmy naszego spotkania. Pewnie będzie mnóstwo faili. Jak na 3 razy nie pokonam smoka, nie? No to wiesz. Też się będę męczył sam. No wątpię, żeby się chcieli oglądać. Zgon za zgonem. Nie obryłem, bo nie, albo tego, deszczownia czy coś takiego, zamrożenie smoka. To by było fajnie, tak, będę potrzebował, wiem, że będę potrzebował później, tam na ostatniego bossa będę potrzebował takie potężne czary. Ale nie sobie jeszcze poradzę, bo nie jest to straszne. Później zaczyna się koszmar. Nawet nie ma żadnych problemów z tymi smokami, ale wojownik troszeczkę ma. Dobra, regenerujemy sobie życie. Kurde, bym przyjął deszczu ognia i to... Ale to dopiero z 2 odcinki. Będzie ostro, ostro, ostro. Dobra, ludziska. On już na nas czeka. Pedrakan. Jeszcze jeden zadufany w sobie karzeł, który ośmielił się wspiąć na moją skałę. Ach, ludzie, tacy waleczni i tacy wątli. Wypatroszę cię i rzucę twoje wnętrzności ścierwojadom. Nie tak szybko. Mam tu oko i nosa. Odpowiesz mi najpierw na moje pytania. Pytaj więc! Kim jesteś? Nazywam się Pedrakan. Jak cię dopadnę, obedrę żywcem ze skóry. Który z was, smoków, jest najpotężniejszy? Czerpiemy naszą moc z żywiołów waszego świata. Ich hierarchia jest bardzo prosta. Miękka ziemia obdarza życiem wszystkie istoty pod słońcem, ale otworzy się i pochłonie cię, jeśli zbliżysz się do niej za bardzo. Skała, która prędzej pęknie niż się podda, wznosi się dumnie ku niebu, by pogrzebać pod sobą nieostrożnych. A mimo to jest przecież najlepszą ochroną przed falą przypływu. Iskra życia płonie w huczącym ogniu tego świata, a przecież ogień spala całe życie, pozostawiając po nim ledwie garstkę popiołu. Wszystkie żywioły mają moc tworzenia i niszczenia, ale tylko w wodzie, która stała się twarda jak skała, wszystko stanie się słupem soli, na którym życie jest niemożliwe. Kto wam rozkazuje? Kto was tu przysłał? Naszymi czynami kieruje nasz Pan i jego słowo mocy. Wkrótce nikt nie zdoła oprzeć się jego woli. Jego ramię sięga daleko poza królestwo umarłych. Duchy nocy gromadzą się wokół, oczekując jego nadejścia. Wkrótce zostaniecie pokonani, a on zapanuje nad światem. W porównaniu z nim nawet my jesteśmy nic nieznaczącym pyłem. Nasz Pan nadejdzie, by wskrzesić wasze ciała z popiołów i wykorzystać je do podporządkowania sobie tego świata. Dość gadania. Oko straciło swą ochronną moc. Przygotuj się na śmierć. Nara. Tak to... Nie, koniec, ja go nie lubię. Nie lubię smoków, widzicie, jak nie są OP. Ała! Wal się. No to jest jeszcze regeneruj, to jest... Dam radę. Fakt jest, nie podchodzimy teraz, Kurde, on tam będzie uciekał. Dobra, idziemy, musimy sobie potek. No bo się regeneruje. Nie ten pot. Dobra, powiedzmy. Dałbym radę go z łuku pocisnąć? Dałbym spokojnie tylko. Okej. Kurde. Okej. Wal się. Okej. Kurde. Kurde no. Okej. No! Wal się. Okej. Jest! Za pierwszym razem udało się. Myślałem, że tego nie dokonam. Po raz pierwszy raz w siebie wątpiłem i to bardzo. Ale dałem radę. I to jest dowód, że smoka można pokonać całym bez chorób nawet na Nocy Kruka. Mimo, że mu się regeneruje życie, da radę wszystko. Wystarczy dobry łuk. Było ostro. Dużo osób rezygnowało z Gothica 2 Noc Kruka, potem jak stawiało walki ze smoką. No bo mówili, że no to jest niemożliwe, że nie da się zabić smoka. A jak widzicie, Pezik udowadnia, że się da. Mamy tablicę łuczników oraz zręczności 2. Dobra, rozpakujmy sobie nasze prezenty od smoka. Idziemy do Gorna, powiedzieć, że smok nie żyje. No później teleportujemy się do zamku. Ostro było, ostro. Ale najważniejsze jest to, że sobie daliśmy radę. Terenowa zbroja, jeszcze ludziska. Czuję się naprawdę niepokonany. Trochę się go zraniliśmy, bo on nas trochę zranił, a wystarczy trochę odejść. On wtedy odlatuje tak fajnie, tak dziwnie, a później stoi w miejscu. Czyli sam wątpiłem, że pokonanie tego smoka jest niemożliwe. Ale wystarczy łuk, strzały. No, na pewno trzeba go trochę zranić, żeby odleciał i się regenerował. Jak już ma tam mniej niż połowę życia, to zaczyna się regenerować i nas nie atakuje. A później wystarczy tylko cisnąć go z łuku. Łuk to jest najlepsza rzecz, bo smok na bliski zasięg, na walkę tak od razu, tak przy sobie, no to jest po prostu mordęga. Ale wszystko można. O, mu też możemy to powiedzieć? Nie. Gornowi chyba można. Kamienny smok nie żyje. Od jakiegoś czasu nie słyszę żadnych wrzasków. Byłeś w fortecy? Tak. Haha, tak myślałem. Po tobie nie zostaje nawet kamień na kamieniu. Co zamierzasz robić dalej? Zostanę tu jeszcze trochę, a potem wrócę do Lee. Może spotkamy się u niego. Mam już dość tej okolicy. Najwyższa pora zwijać manatki. Na razie. Na razie, Gorn. Ja sobie nosa. W każdej rozmowie z smokiem trzeba pełniać. Amulet Angaru dopiero za 2 odcinki. Okay, gdzie jest ten kowal? Kowal, ja nie. Nie rozumiem w ogóle, czym on się tak przyjmuje. Mnie to już nic nie dziwi. Ja pogadajmy z nim pierwszy, a potem się prześpimy. Mam te smocze łuski dla ciebie. Dobrze, da się coś z tego zrobić. Wróć jutro. Ta część powinna być już gotowa. Mamy... O, jest, dobra, idealnie. Prześpimy się do jutra rana i powinienem mieć zbroję. Lepiej zostawię to w spokoju. Hej! Zbroja jest... Tak, to prawdziwy majstersztyk. Możesz ją kupić, jeśli chcesz. Dam ci specjalną cenę. 12 000 sztuk złota. Co? Po tym wszystkim, co dla ciebie zrobiłem? Muszę jakoś zarobić na życie. Bierzesz? Albo do widzenia. Tak dalej być nie może. Chcę kupić zbroję. Sam widzisz, że Tak. Skąd ty to masz? Robiłbym to, gdybym mógł, ale mogę ci pokazać. No, nauczyć. A więc ludziska. To. Jak się kierownica przed ogniem 75. Nice. Nie mówię przecież niczego nowego. Nice. Teraz jeszcze sprawdzajmy, bo mamy za dużo itemów. Hej! Już nie wiem w co mam wierzyć. Mamy teraz dokładnie to samo. Co? Dobra, katowski dobór na niepotrzebny. Hop. Łuk, kusza. 4 łuki. Ten pancerz niepotrzebny. To potrzebne jest. Też przemiany w sierwojada. Serce golema. Talerze. Węgiel, smoła. Serce demona, skórowika, hop. Nie wracam do Erkandaru jeszcze więcej. Hop. Ale skoro zapłacimy 20 000, ma 30 000, lol, to nie musimy mieć kasy. Mnie i tak nikt nie słucha. No, idziemy do... Garonda, do Orika. Tak jakby mnie to cokolwiek obchodzi. Mam wiadomości dotyczące smoków. Mów! Smok z fortecy na południu już nie żyje. To dobra wiadomość. Masz tu trochę pieniędzy na lepszy ekwipunek. Czy w międzyczasie zaatakowały was... Nie. Po co się to pytasz, ja was nie atakuję. Potrzebuję więcej informacji o smokach. Wydaje mi się, że nie dotarłem jeszcze do wszystkich smoków. Może coś uszło mojej uwadze. Po ostatnim ataku doszły mnie wieści, jakoby jeden ze smoków zniknął gdzieś na południu, za wulkanem. Wydaje mi się, że tam powinieneś skierować swe kroki. Okej, więc tam też skierujemy swe kroki. Mnie to bardzo trudne, jedna z trudniejszych. Tutaj się zaczynają schodki właśnie. No ale cóż, ludziska. Odcinki nie mogą trwać wiecznie, ale cóż, myślę, że wam się podobało i do zobaczenia w kolejnym odcinku z Gothic 2, w którym wybierzemy się na wulkan, aby wykonać już 3. smoka. Do zobaczenia, trzymajcie się i cześć.